Że sędzia będzie się zapoznawał z materiałami, proszę państwa. Na kogo mężczyzna przygotowywał atak, wiadomo, że miał być przygotowywany w latach 2014-2017. Rodzina repatriantów z Kazachstanu znajdzie dom w Małopolsce. Potomków polskich zesłańców z terenu byłego ZSRR przyjmie pod Tarnowski Zakliczyn. Gmina zobowiązała się zapewnić byt jednej rodzinie przez co najmniej 2 lata. Repatrianci będą mogli liczyć na pomoc finansową i na wsparcie w znalezieniu pracy. Gmina odremontuje dla repatriantów budynek przy szkole w miejscowości Charzewice, mówi burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Budynek obok szkoły podstawowej właśnie w Charzewicach, który jest w tym momencie nie najlepszym stanie technicznym. Chcemy go właśnie wyremontować. Na to zadanie jest możliwość uzyskania dotacji wojewody małopolskiego w kwocie około 170 tysięcy złotych. Myślę, że jest to kwota wystarczająca. Na tym nam przede wszystkim zależy, aby pomóc rodzinom, które w tym momencie mieszkają tam, chcą wrócić, a nie mają do tego warunków i możliwości. Szacuje się, że w Kazachstanie około 35 tysięcy osób deklaruje polskie pochodzenie. Na repatriację czeka ponad 2 tysiące osób. Łódź walczy o kolejną światową wystawę. Miasto złoży aplikację o organizację Zielonego Expo w 2024 roku, do którego prawa do organizacji przyznaje Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych. Wystawa ma być poświęcona zieleni miejskiej. Na razie nie znamy ewentualnych kontrkandydatów, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Znaleźliśmy przede wszystkim przestrzeń, znaleźliśmy temat. Natura, rewitalizacja, bliżej nas wszystkich, bliżej człowieka, czyli to wszystko, o czym mówiliśmy w naszej aplikacji City Reinvented, praktycznie znalazło się teraz. Stworzymy dzięki temu przeszło 70-hektarowy park w centrum miasta, centralny park, który stanie się przestrzenią, której oczekują i chcą mieszkańcy. Warto starać się o organizację Zielonego Expo, dodaje Agnieszka Żółkowska z Agencji Promocji Zieleni. Jesteśmy przekonani, że zieleń ma nie tylko wartość dekoracyjną czy wizerunkową. Przede wszystkim niesie fantastyczne korzyści w kierunku podnoszenia jakości życia mieszkańców. To są korzyści ekonomiczne, społeczne, to są korzyści zdrowotne. Centrum miasta, duże miasto, takim jakim jest Łódź, to jest fantastyczna lokacja dla wystaw ogrodniczych, unikalna na skalę światową. Inwestycje mogą kosztować nawet 100 milionów euro. Chiny coraz bliżej porozumienia z Watykanem. Włoski dziennik Corriere della Sera pisze, że chińska delegacja może odwiedzić stolicę apostolską już pod koniec marca. O sprawie pisze dziś także w internetowym wydaniu hongkoński South China Morning Post. Według włoskiego dziennika wiceminister spraw zagranicznych Chin może odwiedzić Watykan już pod koniec marca po zakończeniu w Chinach dorocznej sesji parlamentu. Pojechało, żeby oddać pokłon Jezusowi. To jest takie życzenie, wiesz, ciemnych ludzi. Katolickich biskupów. Oni poszli, bo to byli szpiedzy Heroda i mieli powiedzieć Herodowi, gdzie Jezus jest, żeby go zabić. Bez konsultacji z Watykanem zatwierdzały władze. Po zawarciu porozumienia miałoby się to zmienić. Chińscy katolicy, wbrew zakazom władz i sankcjom, uczestniczą też w zgromadzeniach tzw. kościołów podziemnych, które uznają jurysdykcję Watykanu. Taka Nancy Quinn, świadek Jehowy, była 20 lat więzienia tylko dlatego, że była tym świadkiem Jehowy. O czym my tu mówimy? To jest, wiesz, tak diabeł zrobił, że niby są dobrzy w medycynie, ale są strasznie ciemni religijnie. No i Polskie Radio, Pekin. Ciemnota. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 15. Ciemnota. 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 Przypomnę o informacji sprzed kilku minut. W skokach dużo. Mario. Polska drużyna, oczywiście. Reprezentująca nas w skokach. Była brązowy medal, ale teraz nie o sporcie, a o sprawach, no mimo wszystko poważne. Czyli o sporze, który możemy obserwować na sporze, o sporze na linii Warszawa Telawajf. W naszym studiu pan Marek Król, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry, Warszawa Jerozolima. No może tak, może tak. Bo chociaż co do tego też jest spór i to już nawet tak, to w Polsce nie mierzą. Izrael uważa za stolicę Jerozolimy, tak. A wierci. Telefoniczny pan Piotr Sam. Co się wierci? Dzień dobry. Dzień dobry. Przy okazji włączę się w spór i powiem, że nasza ambasada jest na przykład w Tel Awiwie. No i właśnie, i teraz czy mówimy Warszawa, Tel Awiw, czy Warszawa, Jerozolima? No ale to panowie, to ten spór dotyczący Tel Awiw czy Jerozolima zostawmy z boku. No skupmy się na tym, co najważniejsze. Pozwolicie panowie, że rozpocznę od pana Piotra Semki. Dziś, no w tygodniku konkurencyjnym.
Morawiecki, szef klubu parlamentarnego PiS, mówił m.in. o tym, iż po stronie Prawa i Sprawiedliwości popełniono pewne błędy w związku z nowelizacją ustawy o IPN-ie. Na pewno wiemy, że nie byliśmy przygotowani. Zawiódł nas instynkt, który powinien nas ostrzec, że coś takiego może wybuchnąć. To rzeczywiście ta cała sytuacja, którą w tej chwili obserwujemy, to było do uniknięcia, pana zdaniem? To jest zawsze tak, jeżeli wybucha wokół jakiejś sprawy wielka awantura, to jak gdyby wszyscy potem pod wpływem konsekwencji tej awantury zaczynają albo z jednej strony mówić, że trzeba było to przewidzieć, albo jak gdyby też dokonywać takiej samokrytyki. Na pewno było tak, że powinna mieć świadomość strona polska większą. Jak bardzo nas w tych sprawach jest utrudniono. Natomiast uznano, że jeżeli ambasada zachowuje się stosunkowo mało stawia weta albo jest z tą sprawą, no to wszystko jest porządku. No na pewno w takiej sytuacji, kiedy nie ma ambasadora w Izraelu, mógłby to, ale i też, bo jeden projekt nie był konsultowany czasami, albo już inaczej historykami, którzy znają niuanse polityki. I ostatni element, jestem w stanie uwierzyć, że akurat partia Kukiz, która z takiej bardzo wyrazistej dystansu wobec Ukrainy. Także cieszmy się, radujmy się, kochani. Cieszmy się, radujmy się. Była dziennikiem, która szachowała. To znaczy mówili pisowcy, jak gdyby nie chcieli być mniej wyczuleni na problemy pandemii, bo tam takie ogólnie niższa wyjątki. Ta suma zadecydowała. No i rzeczywiście, Ryszard Terlecki wspominany przeze mnie dodał jeszcze w tym wywiadzie, że tymczasem ustawa leżała na półce przez cały rok z powodu wątku ukraińskiego, a nie żydowskiego. No i szef klubu PiS mówił też o tym, że niejako ten wątek ukraiński, no tak, trochę przyćmił uwagę. Ale jeszcze jeden czynnik charakterystyczny. Każda osoba, która zajmuje się tematyką problemów między Polską a ogólnie stroną izraelską, żydowską właśnie, wie, że państwa Izrael bardzo często, o wiele bardziej wyraziste w wyczuleniu na sprawy historyczne są po pierwsze amerykański kongres Żydów i europejski kongres. I to wcale nie musi być tak, że jeżeli ambasada nawet mówi na przykład dobrze, to to można podkreślić ten zasiadek. Ja dobrze pamiętam, nie spory polskie, nie spory o karmelitanki na terenie obozu Auschwitz. Drugi spór o usunięcie krzyża ze żniowiska. I wówczas czynnikami, które były znacznie bardziej aktywne w tym sporze, były właśnie odpowiednio amerykański kongres Żydów, światowy kongres Żydów i europejski kongres Żydów. Na przykład sprawę uznania obozu w Auschwitz za eksterytorialne miejsce zarządzone przez UNESCO wysunął budżet europejski kongres Żydów z Goldmanem, bo jest Ale to panie Piotrze, to w takim razie jeszcze jeden wątek, o którym chyba też zapomniano, albo do którego nie przyłożono zbyt dużej wagi. To znaczy fakt, iż w tej chwili w Izraelu trwa zażarta kampania wyborcza. Nie można było przyłożyć. Radio Koncita, proszę pani. Radio Koncita. Tam mi przychodzi natomiast piękny chłopak. To, że Netanyahu ma kłopoty korupcyjne i że bardzo gwałtownie wyskoczył przeciwko niemu pan Blavi. To jest rzecz, której z Warszawy można było nie zauważyć, ale który powinien ostrzec ambasador. A jeśli nie ma ambasadora, to się takich rzeczy nie zauważy. Pan Piotr... Nie ma skąd wiedzieć, że jest taka sytuacja. Pan Piotr Semka, publicysta Tygodnika do Rzeczy. Bardzo dziękuję. Ukłaniam się, dziękuję, do widzenia. No i teraz już pan Marek Król, który spokojnie wsłuchiwał się w słowa pana Piotra Semki. No, trochę podobne pytanie, czy tych błędów można było uniknąć i właśnie. No, na ile to jest kilka, no nazwijmy to zbiegów okoliczności, kilka być może mało szczęśliwych wypadków, a na ile, no jednak w jakiejś mierze
że kwestia, delikatnie rzecz biorąc, niedopatrzeń. Ja myślę, panie redaktorze, że nikt nie przewidywał, bo wracam do wypowiedzi redaktora Piotra Semki, bo teraz się pojawiają różne oceny, że może to ta nowelizacja nie była w odpowiednim momencie, etc. Ale przypomnę, że głównie atakujący rządzących Platforma Obywatelska nie wykazała żadnej aktywności w trakcie debaty i w zasadzie nikt nie przewidywał, że z tego się zrobi taka, no powiedziałbym, poważna awantura. Złośliwy bym powiedział tak, że jak jest jakaś potrzeba właśnie, którą trudno nam zidentyfikować polityczna, to z wszystkiego można i zrobić awanturę, łącznie z wypowiedzią pana premiera Morawieckiego ostatnio w Monachium i nasłać taka refleksja, że nieważne co premier powiedział, ważne jest, kto się opowie. Ja dzisiaj przed przyjściem do Radia 20, Polskiego Radia 24, rzuciłem okiem na to, co pisze prasa niemiecka i proszę sobie wyobrazić, że na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung stanęło w obronie ofiar II wojny światowej, czyli tych, którzy mordowali Niemcy przeciwko Polsce. Że Polska jakby miesza sprawców i tak dalej, znamy te argumenty. Mało tego, nawet właśnie wspomniany Frankfurter Allgemeine Zeitung uznał, że nikt tak nie zaszkodził reputacji Polski jak premier Morawiecki. To już oni w tej chwili o naszą reputację się martwią. Także to jest hipokryzja do sześcianu. Ale może to tym bardziej pokazuje, jak gęsty jest to pole minowe, jak bardzo trzeba uważać. Wiem także, jest więcej zainteresowanych, żeby nam przyłożyć, mówiąc tak nieładnie, bo sytuacja mam następującą. Rząd londyński jako jedyny apelował, błagał. Ziegelboim popełnił samobójstwo po upadku powstania w getcie. W Londynie popełnił to samobójstwo. I właśnie ma tak piękną, wspaniałą kartę, jeżeli chodzi o relacje polsko-żydowskie, kiedy wszyscy się, że tak powiem, chowali i uważali, że nic, nie ma żadnego problemu, to właśnie jako jedyny polski rząd na uchodźstwie, w trakcie, kiedy Polska była okupowana przez niemiecką Rzeszę, odważnie walczył o Żydów. I ja, wie pan, redaktorze, przez kiedyś przypominam tą scenę, bo to było dla mnie, jako dla ojca, potworne, przykre przeżycie. Zaprosił mnie Jan Karski, kiedy dostała wysokie oznaczenie w Waszyngtonie do ambasady izraelskiej. Potem byliśmy z synem, pojechaliśmy tam z synem, studentem prawa, potem długo rozmawialiśmy u niego w domu i w pewnym momencie wbił w nas wzrok i powiedział, panowie, mówi, nikogo nie uratowałem, zmarnowałem całe swoje życie. I to mówił stary człowiek, mówi, wszyscy mieli w nosie los Żydów, łącznie z prezydentem Rooseveltem, który w pewnym momencie pytał się, czy potrzeba nam będzie koni po pokonaniu trzeciej Rzeszy. Ja oczywiście znałem różne kulisy polityki, jak to się naprawdę wyraźnie mówi, głupio, bo zawsze mówię, to młodych ludzi, ma nasi syna się wychowuje w takim troszeczkę idealizmie. Taki jest zwyczaj, taka jest tradycja w Polsce. I ja pamiętam, że wyszliśmy, on był ścięty, mówi, tato, mówi, jak to możliwe? Mówi, a co? Mówi, nikt nie reagował, potężne kraje. Ale panie redaktorze, no, ale można powiedzieć brutalnie, no cóż z tego, że prawda jest po naszej stronie, no cóż z tego, skoro przekaz, który obserwujemy, jest zupełnie inny. No właśnie, to bardzo, bardzo prawidłowy pan redaktor tutaj zareagował na to, ponieważ nieważne jaka była prawda, ważne jak to jest opowiedziane w takiej światowej publicystyce i tak dalej. I teraz tak, jeżeli w kraju Holendrzy, jak jeden z ambasadorów powiedział, są, wydali najwięcej Żydów, biorąc wskaźnik na populację i sami stali w kolejkach, żeby zgłaszać sąsiadów żydowskich, podobnie Francuzi, podobnie inne kraje, to proszę teraz zobaczyć, czy te kraje nie są zainteresowane, żeby nam troszeczkę, przynajmniej zachować milczący dystans. I podobnie Niemcy, którzy jakby próbują wciągnąć w Holokaust różne kraje, przypisując Polakom w słynnym filmie Nasze matki, nasi ojcowie, nie ma taki endogenny antysemityzm. Ale to znowu powtórzę, gdyby to stwierdzenie i to pytanie, no, czy my sobie nie zdajemy sprawy z tego wszystkiego, o czym pan mówi, a skoro zdajemy sobie sprawę, to bo liczę, że zdajemy sobie z tego sprawę, no to czy w takim razie rzeczywiście każdy nasz ruch, każdy nasz mały kroczek nie powinien być bardzo starannie przemyślany, bardzo starannie skonsultowany z ludźmi, którzy na tym temacie bardzo dobrze się znają. Mówię tu zarówno o politykach, mówię tutaj o specjalistach od relacji polsko-żydowskich, polsko-izraelskich, mówię w końcu o historykach. Z pewnością tak, trzeba było to może lepiej przygotować, ale wracam do konsultacji z panią ambasador, która wcześniej nie wykazywała jakiejś takiej
Zresztą sama przyznała wypowiedzi, że dostała takie instrukcje z Jerozolimy, że ma tak, a nie inaczej w Auschwitz zareagować. Coś się zdarzyło, znaczy, panie redaktorze, trudno niekiedy zapanować. My medialnie jesteśmy słabi. Oczywiście, jeżeli chodzi o główne ośrodki, no przypomnę słynną sprawę, kiedy Associated Press Vera Vanessa Gery, korespondentka w Warszawie, nazwała marsz 11 listopada marszem nazistowskim. To poszło w świat i właśnie jesteśmy w jakiejś sytuacji, panie redaktorze, tłumaczący się, a nie ma nic gorszego, jak ktoś jest w sytuacji, kiedy się tłumaczy. Mało tego, mamy też w Polsce, no ja przypomniałem sobie rozmowę z Włodzimierzem Cimoszewiczem, nie wiem, czy pan redaktor zwrócił na to uwagę, który wręcz powiedział, że byliśmy współuczestnikami Holokaustu w wywiadzie w Rzeczpospolitej. Mało tego, oskarżył Polaków o bezdogrębny antysemityzm. I powiedział to, co z tego czasu powiedział Cezar Krzysiek Wdurą, bo chyba nie były premier, nie rozumie słowa endogenny. Endogenny to jest taka stała, wbita choroba, którą właśnie trudno się podbić. To jako żywo przypomina mi stwierdzenie premiera, chyba Peresa, jak dobrze pamiętam, który powiedział, że Polacy antysemityzm wypili z mlekiem. Jeżeli tutaj u nas są ludzie, którzy byli na wysokich funkcjach i jakby wspierają te ośrodki, to ręce opadają. Bez wątpienia tak, no te sformułowania, o których pan mówi, o tym mleku matki, no to rzeczywiście to nie jest nic nowego, ale to z drugiej strony, patrząc na takie osoby jak Januszewski, jak pani Zofia Romaszewska, no tych słów krytyki nie brakuje również z ich strony. Ja przypomnę, pan Januszewski mówił o tym, iż ta ustawa, ta nowelizacja to jest bubel prawny. Pani Zofia Romaszewska, no tak naprawdę w swoich opiniach poszła jeszcze dalej. Ostatnio mówiła, ustawa zostanie prawdopodobnie zmieniona, przecież ona jest idiotyczna, tak wyglądać nie może. Ja wiem, że to są oczywiście cytaty wyrwane z kontekstu, ale to, więcej, są, tak, ale to są bardzo mocne słowa. Inna postać, pan profesor Sławomir Cęckiewicz, wiceprzewodniczący kolegium IPN. To jest bardzo ciekawe zdanie. W sytuacji kompletnej katastrofy związanej z naszym wizerunkiem i wieloletnimi zaniedbaniami, uciekanie się do przemocy kodeksowej może być uznane za objaw słabości państwa polskiego. Bardzo ciekawy głos. Ale wracam do wcześniejszej myśli pana redaktora, kiedy pan powiedział, że te wszystkie właśnie osoby jakby ujawniają się post factum. To znaczy w trakcie, kiedy pani Romaszewska jest doradcą pana prezydenta, który podpisał tę ustawę, odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. I ja dalibóg nie przypominam sobie wypowiedzi w trakcie, kiedy była procedowana. Podobnie pana Cęckiewicza, którego bardzo szanuję, też nie przypominam sobie, jakie. One się nagle wysypały po tym, jak można powiedzieć, konia kują, żaba nogę podstawia. Troszeczkę tak użartem pół serio. Więc ja dodam jako filolog klasyczny moje ulubione powiedzenie Cicerona, że pełza nie chroni przed upadkiem. Być może, nie lubię też tego określenia, ale staramy się narzucić światu naszą prawdę historyczną i to wywołuje konflikt w sytuacji, kiedy ta prawda jest bardzo zakłamana. Znaczy, uważam, że my się zostaliśmy jako naród bardzo pokrzywdzeni w różnych przekazach medialnych, sztuce, filmach i tak dalej produkowanych, ponieważ polityka historyczna jest ważnym czynnikiem umacniania państwa. To od Stanów Zjednoczonych po Niemcy, które też kombinuje, wiemy. Panie redaktorze, to gdyby, mam wrażenie, nie sposób wspierać się o intencje. Natomiast pytanie, czy w takiej sytuacji, o jakiej mówimy, jeżeli pamiętamy o latach 10-lecia bardzo poważnych zaniedbań, to pewnego takiego, nie wiem, czy przyznawania, czy bagatelizowania tego problemu, jakim są te nieszczęsne polskie obozy zagłady, czy też polskie obozy koncentracyjne, to może nie tędy droga, czy myślę o tym, że po prostu, skoro to są 10-lecia zaniedbań, to niestety, jakby to źle nie brzmiało, czekają nas też 10-lecia bardzo ciężkiej, mozolnej, niewdzięcznej pracy. Raczej tak, ponieważ jeżeli polskie obozy będę wprowadzało jako zalecenie do swoich agentów, mówię wywiad niemiecki, w 1956 roku to pojęcie było wprowadzane dyskretnie na różnych spotkaniach, seminariach, mówiono o polskich obozach i nikt nie reagował, mieliśmy wtedy PRL, więc to budowano przez dziesiątki lat, to nie jest, my teraz się obudziliśmy, nagle zorientowaliśmy się, że nasza historia, która jest w naszych głowach, jest kompletnie nieobecna w głowach innych. No, więc być może to był jakiś błąd, że my uznaliśmy, że jedną ustawą uda się to wszystko odkręcić. Więc w jakimś sensie się zgadzam z Cęckiewiczem, bo ja w ogóle jestem, jako dziennikarz jestem przeciwny, powiedziałbym tak, i słynnemu kłamstwu Oświęcimskiemu, że wszystkie formy narzucania represji są niedobre tego typu, bo to jednak ograniczają. Ja wiem, że są wariaci, tacy wariaci będą, którzy będą, pojawią się, którzy będą zaprzeczali Holokaustowi.
są ludzie, którzy będą dalej mówili o polskich obozach koncentracyjnych. Być może z głupoty, a być może z tego, że po prostu nie lubią Polaków. No, nie wszyscy muszą nas lubić, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej jednej sprawie, która była dla mnie też wstrząsem, kiedy pojawił się pierwszy ambasador Izraela. Mieliśmy redakcję jeszcze wtedy w Poznaniu, panie redaktorze, i poprosił mnie o pomoc, ponieważ chciał wręczyć staruszce spod Poznania, Sikonarzewo, Medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Pojechaliśmy do tej staruszki, ona rozpłakała się, bo mówi, że przechowywała tą, pokazywała, gdzie ta Żydówka była przechowywana, mała dziewczynka, i mówi, z moich dzieci to była najmądrzejsze dziecko, to nie było jej dziecko wcale. No i pytała się, bo to wniosek był z Australii, bo ta Żydówka mieszkała w Australii, nie w Izraelu. No i w pewnym momencie ja się zapytałem, dziennikarz, czy więcej było takich ludzi, którzy ukrywali tutaj w tej wsi Konarzewo polskich Żydów. A mówi, Żydków to wielu tutaj ukrywało, ale wszystko było cisza, że Żydków, że tak określenie. I potem rozmawiałem z ambasadorem, ja mówię, że ona nie była antyżydnicką, ale użyłem takiego lekko pogardliwego sformułowania. No tak poplątane są te losy i podejrzewam, że ci sprawiedliwi wśród narodów świata, większości wierzący katolicy, których tym imputowano jakby antysemityzm, niektórzy księża to też propagują, panie niepotrzebnie. Ci ludzie po prostu wyciągali pomocą dłoń i opiekowali się tymi osobami, ale byli też łajdacy. No to tego nie możemy wykluczyć absolutnie, bo ludzie się bardzo różnie zachowują w sytuacjach ekstremalnych. Ale właśnie wracam do tej staruszki. Prosta kobieta się w obozach wyglądała z portretu Chełmońskiego, która jak na końcu zapytaliśmy się z ambasadorem, po co najbardziej marzy, że chciałaby zobaczyć tą dziewczynkę jeszcze raz, no ona z Australii nie była w stanie przyjechać. No teraz zostawiając trochę te przykłady z historii z boku, oczywiście one są bardzo ważne w tej rozmowie, w tym sporze, ale bardziej skupiając się na tym, co dalej, jaki będzie scenariusz na najbliższy, już nawet nie pytam o na najbliższe tygodnie, czy tak naprawdę dopóki nie ustabilizuje się ta sytuacja wewnętrzna w Izraelu, mówię o wyborach parlamentarnych, to my nie mamy co liczyć na jakąkolwiek zmianę. To są takie głosy, takie opinie. Tak, może to być dalej pompowane aż do wyborów. Piotr Kwieciński w Polityce dzisiaj bardzo trafnie to opisał, ponieważ są dwa nurty. Mamy nurt lewicowego żydowstwa i nurt Dejtan, który bardzo wspierał Piłsudski. Zresztą położył ogromne zasługi w utworzeniu państwa Izraela. Radio Conchita, Radio Conchita. To jest nasze Radio Conchita. Starej takiej prawicy, on zresztą nawiązuje do ruchu Bejtar. I proszę wyobrazić, że atak, który został dokonany przez Rapida, jest wewnętrzną walką, ponieważ na przykład zarzuca się Netanyahu, że on nie wspiera Sorosa. Nie wspiera Sorosa, ponieważ Soros w ogóle nie uznaje państwa i Izrael, podobnie jak nasz historyk Bauman. Także wewnętrzne konflikty są tak głębokie. Soros jest w ogóle po prostu antysemitą w tym sensie takim, że nie Radio Conchita. I dotuje wszelkie ruchy, które są antyizraelskie. Używa się różnych instrumentów w walce wewnętrznej i trochę rykoszetem to nam się obrywa. Choć moim zdaniem paradoksalnie takie życie mówi, że to może się skończyć dobrze dla Polski. Po takim wielkim przesileniu może nastąpić otrzeźwienie po jednej i po drugiej stronie, mi się wydaje, ponieważ jesteśmy dwoma narodami bardzo sobie bliskimi. Znaczy Żydzi i Polacy, no bardzo podobnymi niestety, również w reakcjach emocjonalnych. Ale także to przesilenie, to będzie tak naprawdę przesilenie, które będzie dotyczyć, no nazwijmy to R, to znaczy polityków, być może historyków, być może na przedstawicieli tych nauk, które się tym tematem zajmują. A jak naprawić to, co niejako przy okazji się rozlało, te wszystkie opinie, które poszły w świat, czasami no, bezmyślnie powtarzane. Tak, ale może, no to będzie przez lata trwało i też ogromna, bardzo dużo będzie zależało od opiniotwórczych środowisk. Mam na myśli Kongres Żydów Amerykański, Światowy Kongres Żydów i tak dalej, bo tam jest właściwie najistotniejsze decyzje podejmuje się co do opinii tworzonej na temat różnych państw. I to jest właśnie wielka praca, żeby przekonać te środowiska, że najbardziej filozemickim państwem w tej chwili w Europie, mam na myśli te ataki, które się widać we Francji i tak dalej, bo jak mówi jeden z ambasadorów, mówi, wiesz, pod pozorem walki z Izraelem,
kraju tak naprawdę we Francji ukrywa się antysemityzm. Więc najbardziej filosemicki kraj, jaki jest w Europie, z takiego kraju robić wroga, no trochę to się kupy nie trzyma i moim zdaniem bez sensu, ponieważ wbrew to, co mówił Włodzimierz Siłoszewicz, nie ma u nas endemicznej antysemickości, bo to jest kompletna bzdura. Pan Marek Król, publicysta, bardzo się dziękuję. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Dekretu Napoleona, codziennie w Carrefour. Dwa nowe produkty w niedbalnie niskich cenach. Zatem tylko się podniebiały 44% taniej. Złote 39 za kilogram, a wyrośnie z twardy wody 1 terabajt 28% taniej. 179 zł za sztukę. Zbliża się 16. Czas na informacje dnia. Radio Kulki. Jest brązowy medal w konkursie drużynowym dla polskich skoczków narciarskich. Wiceminister spraw zagranicznych Izraela potępia incydent w polskiej ambasadzie w Tel Awiwie. W najbliższych 2 tygodniach pod obrady rządu ma trafić projekt nowelizacji ustawy, który pozwoli na odebranie stopnia generalskiego m.in. Wojciechowi Jaruzelskiemu. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Polscy skoczkowie narciarscy zdobyli brązowy medal w konkursie drużynowym podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. To pierwszy w historii medal dla Polski w tej konkurencji. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot stracili 26,1 punktu do zwycięzców, Norwegów. Srebro wywalczyli Niemcy. Polscy sportowcy mają 2 medale Igrzysk w Pjongczangu. Oprócz brązu skoczków w konkursie drużynowym, także złoto Kamila Stocha w konkursie indywidualnym na dużej skoczni.
Wiceminister spraw zagranicznych Izraela napisała na Twitterze, że akt wandalizmu w polskiej ambasadzie w Tel Awiwie jest niedopuszczalnym i nie ma dla niego miejsca w kraju demokratycznym, który przestrzega zasad rządów prawa. Dodała, że trwa policyjne dochodzenie. Wczoraj na ogrodzeniu ambasady nieznany sprawca nakreślił swastyki i obraźliwe wobec Polski i Polaków słowa. Strona polska interweniowała w tej sprawie u izraelskich władz. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu. Tematem rozmowy była wypowiedź polskiego premiera podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Szef polskiego rządu, pytany o karną odpowiedzialność za mówienie o udziale Polaków w niemieckich zbrodniach, stwierdził, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN-ie nie będzie kar za mówienie, że byli polscy sprawcy, tak samo jak byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. I właśnie do sobotniej wypowiedzi premiera w oficjalnym oświadczeniu odniósł się Izraelski Instytut Yad Vashem. Redaktor naczelny studiów David Silberklang zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że postawił w jednym rzędzie ofiary, które popełniły zbrodnie, bo były do tego zmuszone, i ludzi, którzy zrobili to z własnej woli. Porównywanie w jakikolwiek sposób ofiar Holokaustu, nawet jeśli zrobiły coś, by ratować swoje życie, bo byli skazani na śmierć, do ludzi, którzy z własnej woli sami zdecydowali się uczestniczyć w prześladowaniu i mordowaniu niewinnych, jest po prostu oburzające. Słowa polskiego premiera padły w odpowiedzi na pytanie izraelskiego dziennikarza, który oświadczył, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy, i chciał wiedzieć, czy mówienie o tym byłoby w Polsce karalne w świetle nowej ustawy o IPN-ie. W najbliższych 2 tygodniach pod obrady rządu ma trafić projekt nowelizacji ustawy pozwalający na odebranie stopnia generalskiego m.in. Wojciechowi Jaruzelskiemu. Projekt przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Projekt ustawy w ciągu 2 tygodni trafi na posiedzenie rządu. Najprawdopodobniej w tym tygodniu, w czwartek, stanie się przedmiotem obrad Komitetu Stałego. Projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony przewiduje możliwość pozbawienia stopnia oficerskiego lub podoficerskiego, również pośmiertnie, osobom, które z racji wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, oraz żołnierzom rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa. Lotnisko Chopina w Warszawie będzie rozbudowane. Spółka PPL, zarządzająca portem, chce stworzyć dodatkowe stanowiska dla samolotów dalekodystansowych. Rozbudowana zostałaby północna i południowa część terminala. Zgodę na rozbudowę części północnej musi wydać Ministerstwo Obrony Narodowej, do którego należy płyta przy wojskowej części lotniska. O inwestycje zabiega narodowy przewoźnik PLL LOT, który systematycznie rozbudowuje sieć połączeń. Usprawniłoby to ruch pasażerski, mówi rzecznik firmy Adrian Kubicki. Wejście na pokład samolotu przez 2 oddzielne rękawy, możliwie szybki boarding, czyli wejście na pokład pasażerów, czy też deboarding, czyli wyjście pasażerów. Jest to do zrobienia, naszym zdaniem. Wymaga to oczywiście porozumienia między zarządcą portu Chopina a Ministerstwem Obrony Narodowej, które jest właścicielem płyty postojowej wojskowej. W zeszłym roku lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło ponad 15,5 miliona pasażerów, natomiast PLL LOT przewiozło prawie 7 milionów pasażerów. Handel tylko na targowisku i to za dnia, a nie pod osłoną nocy. W tym roku jarmark koński w Skaryszewie wygląda inaczej niż w poprzednich latach. Zwierzęta nie są bowiem sprzedawane na ubój. Targowisko kontrolują służby i aktywiści z fundacji prozwierzęcych. Zmiany dostrzegają także handlowcy i potencjalni kupcy. Mniej koni, o wiele mniej. Moim zdaniem to jest raczej bardzo prawidłowo i humanitarnie, bo różnie się obchodzili z tymi koni, prawda? Jest bardzo ładny jarmark i jest porządek. Nie ma konia na rzeź. U nas się konia nie daje na rzeź. To są konie robocze. Zobacz pan, jaki koń. Takiego konia by pan chciał na rzeź dać. To jest szkoda. Jak nie będziemy oddawać na rzeź, to będą po krzokach, po lasach wypuszczane. Chłopy nie będą chować, no będą wypuszczać.
te zbędne. Jak ktoś nie chce mięsa, jeść niech nie je. Proste, nie? Każdy hodowca, który chowa konie, no to chowa po to, żeby godnie go chować, obrządzać, dać mu jeść i tak dalej. Reprezentuję Polskę Południową. Różnica jest zasadnicza, bo ja tutaj jestem co roku. Jest skupione targowisko w jednym miejscu. Nie jest porozciągane po ulicach. Są zrobione wiaty. W tym roku władze z Karyszewa nawiązały współpracę z fundacją Centaurus. Do końca dnia opady śniegu jedynie na północnym wschodzie. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do 5 na południowym zachodzie, a jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W Karpatach miejscami pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do 4 na zachodzie. Jak też nie chce mięsa i to niech nie mieje. Polskie Radio 24. Mieje mięso. Rozwiązał problem. Nie udało się powtórzyć sukcesu z sobotą. Jachwę pozwolił Noemu jeść mięso, no bo wiadomo, że już czegoś raz nie. Brąz zdobyli skoczkowie narciarscy i tą informację rozpoczął. No ale próbie poddana została. Świadomość ludzka, wrażliwość. Że ludzie bardziej umiowali, wiesz, wrażliwość co do zwierząt, a ludzi mordują. Kubacki, no. Stefan Hula i Maciej Kot na olimpijskim podium to pierwszy w historii medal dla Polski w tej konkurencji, a więcej o tym sukcesie już za chwilę. Polska wyjaśnia nieporozumienia w relacjach z Izraelem po sobotnej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Zostały przedstawione pewne wyjaśnienia i pewne ustalenia. Potrzebny jest dialog historyczny między naszymi państwami. Mówi minister Jacek Czaputowicz. Po rozmowie telefonicznej premierów Polski oraz Izraela z szefem dyplomacji spotkała się dziś ambasador Anna Azari. Z kolei minister Michał Dworczyk zapewnia o gotowości polskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego. Czekamy na wskazanie terminu i miejsca. To zupełnie niepotrzebna burza, komentuje Krzysztof Łapiński z Pałacu Prezydenckiego i mówi o stopniowym stabilizowaniu sytuacji. Emocje, które są po dwóch stronach, będą wygaszane. Na koniec dnia także strona izraelska uzna, że przecież Polska nie jest wrogiem państwa Izrael. Wrócimy do tego tematu szczegółowo po 16:30 w relacji naszych reporterów i korespondentów z Izraela. Jak rozmawiać z naszym sojusznikiem na temat historii? O to zapytamy Bronisława Wilsztajna, członka rządowego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego. Wcześniej, bo już za chwilę pierwszy po południu komentarz naszego gościa. No atakuje Iran. Po co to Iran atakował? Tak potężny. A po 17:00 najważniejsze wydarzenia dnia skomentują Iran odpowie, to dopiero dziś Rafał Wosie z tygodnika Polityka i dziennika Gazety Prawnej oraz Karol z portalu dorzeczy.pl. Po 18:00 o serii spotkań ministra inwestycji i rozwoju w Brukseli, a tam pytania o plany powiązania unijnego budżetu. Jak to nie pomoże, bo oni wcale nie mają wiary. Absolutnie niewłaściwe. Która była. Dlaczego właśnie? Więcej pytań i odpowiedzi około 18:06 w relacji naszej korespondentki. Odwidzimy także skaryszewskie wstępy, czyli jeden z największych w Europie jarmarków końskich. Ja 9 mów, a ty dołóż maj! Do tej pory jarmark kojarzył się głównie ze skandalicznymi warunkami transportu i sprzedawania ich na rzeź. W toku targom przeglądają się i władze miasta, i nasze radio Koncita, to jest właśnie nasze radio. Ale nie zapraszamy do Skaryszewa tych, którzy konie przeznaczeniem na ubój. Dlatego handel kwitnie nocą i poza granicami Skaryszewa. I have 5 horses. Chcę kupić. Dla mnie konia zjeść, to wolałbym człowieka zjeść. Park Skaryszewski, ale ten Skaryszew to jest jakaś taka wiocha, gdzieś tu niedaleko powinni opisać, gdzie jest ta wiocha Skaryszew, żeby ludzie wiedzieli. W tydzień zrobiliśmy więcej niż tam miesiąc. Około 18:40 stałe punkty popołudnia, czyli Marcin Królik z przeglądem blogosfera, a potem gospodarka dla każdego. I tak wyglądają nasze plany do godziny 19:00, poniedziałek, 19 lutego. Marta Szymczyk-Chuchro, Agnieszka Hejny i Piotr Wąż. Dzień dobry, zapraszamy. Popołudnie w Polskim Radiu 24. I już wiadomo, że złoto jest dla Norwegów, srebro dla Niemców, a brąz to dla Polaków. Czyli wiadomo, że Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot staną na olimpijskim podium. Zdobyli medal, którego nie udało się z kochów drużynowych dla Polski do tej pory zdobyć. Tę walkę obserwował nasz dziennikarz Krzysztof Kuza, który jest w studiu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Było łatwo? No na pewno nie było łatwo, chociaż już po pierwszej serii było właściwie wiadomo, że 3 drużyny będą walczyły o te medale. Norwegowie, Niemcy i Polacy. Ale przypomnijmy sobie, jak, w jakich nastrojach byliśmy po pierwszym turnieju indywidualnym na skoczni normalnej, gdzie po pierwszej serii prowadził Stefan Hula, drugi był Kamil Stocha, skończyliśmy bez medalu. A tym razem?
a tym razem jest brąz. Wcześniej jeszcze złoto Kamila Stocha w konkursie indywidualnym na dużym obiekcie. Naprawdę nie możemy mówić, że ten brąz, to trzecie miejsce jest jakimś rozczarowaniem, bo nie jest. To jest sukces chłopaków. Ciężko na to pracowali i teraz zbierają owoce tej pracy. Czy byłby ten medal, gdyby nie Kamil Stoch? Wszyscy prezentowali bardzo równy poziom i każdy z nich zrobił to, co powinien zrobić. Żaden nie popełnił błędu. Nawet niektórzy zastanawiali się po tym ostatnim skoku Kamila Stocha, który kończył rywalizację, czy nie mógł zrobić czegoś więcej, czy odlecieć jeszcze na 2-3 metry i zapewnić nam wicemistrzostwa. Wylądował tam, gdzie wylądował. Jest medal i powinniśmy się z niego cieszyć. Jakieś pierwsze komentarze naszych skoczków, ewentualnie ich opiekunów z Pjongczangu? Mamy wypowiedź Adama Małysza zaraz po skokach. To jest wypowiedź dla TVP Info. Czterokrotny medalista olimpijski powiedział po zawodach. Wiedzieliśmy od początku, że jak Norwegowie, tak Niemcy są bardzo, bardzo silni. Gdzieś tam przebłyskiwali się Japończycy, Słoweńcy i Austriacy, ale było widać już po pierwszej serii, że walka między tymi trzema państwami się będzie rozgrywała, kto zdobędzie złoto, srebro i brąz. Inni troszkę zostali, gdzieś tam już była przewaga tak duża, że w pewnym momencie Stefan Hula musiał 90 metrów chyba skoczyć, żeby prowadzić, więc to na pewno było cieszące, bo gdzieś tam wiedzieliśmy, że jest bardzo blisko tego medalu. Ja myślę, że te emocje to dopiero gdzieś tam do nas dotrą. No na pewno, będziemy to jeszcze wszyscy analizować, czy mogło być lepiej. Tak jak powiedział Adam Małysz, Norwegowie naprawdę bardzo wysoki poziom, zresztą oni udowodnili to na obiektach i normalnym, i na dużej skoczni, że są naprawdę w ścisłej czołówce. Wtedy nie zdobyli złota, ale zdobywali medale innego koloru, a dzisiaj oni świętują triumf. My też, bo mamy medal brązowy w skokach drużynowych. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękujemy. To Polskie Radio 24, na zegarze prawie 13 po 16, a w studiu jest już Adrian Klarenbach. Rozmowa Polskiego Radia 24. Przede wszystkim Państwa i mój gość Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Dzień dobry Pani Przewodniczącej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Muszę powiedzieć, że oglądałam ten ostatni skok, skok właśnie Stocha, Kamila Stocha. Rzeczywiście wszyscy patrzyliśmy i tak czekaliśmy, że jeszcze jakby te 2 metry były więcej, no, to byłoby srebro. Zaliczka natomiast to by zresztą, z tego co zrozumiałam, był trochę spóźniony ten skok. Złote, w związku z tym rzeczywiście prawdopodobnie tu by się dobrze wybił, to mielibyśmy srebro, ale cieszymy się brązem, szczególnie, że to jest nasz pierwszy medal, jeśli chodzi o olimpiadę w skokach z drużynowy. Nigdy nie mieliśmy, mimo tego, że te skoki przed dawna są, kiedyś nie mieliśmy drużyny, potem zaczęliśmy mieć drużyny, ale medal pierwszy. Złoto Stocha jeszcze indywidualne na dużej skoczni. Żałujemy trochę, że na tej mniejszej nie wyszło, ale tam zdaje się bardziej wiatr decydował niż umiejętności skoczków. Liczyliśmy na przynajmniej 5 krążków. Koniec końców obejdziemy się smakiem tymi dwoma? Czy coś tam jeszcze przybędzie? No, wygląda na to, że szanse mamy mizerne, żeby cokolwiek przybyło. W tym roku niestety Justyna Kowalczyk w nie najlepszej kondycji, natomiast dla nas, no my nigdy nie byliśmy mistrzami, że tak powiem, w tych zimowych olimpijskich dyscyplinach. Zawsze tutaj tych medali nie było specjalnie dużo. Mogły być według mnie więcej w skokach, gdyby się zdecydowano po pierwsze, te pierwsze zawody na najmałej skoczni, gdyby zrezygnowano po pierwszej, turze, gdzie rzeczywiście mieliśmy w drugiej bardzo wietrzne warunki. Mielibyśmy wtedy 2 złote i srebrne, jeszcze przypominam, dlatego że wtedy na 2 pierwszych miejscach byli Polacy. No ale szkoda, stało się jak się stało. Sporty zimowe to Pani ulubione sporty, czy nie? Akurat skoki. Zawsze mnie skoki interesowały. Pamiętam, od dziecka patrzyłam, imponowało mi, jak można zdecydować się, żeby stanąć tam gdzieś na górze i zeskoczyć. Wydawało mi się to całkowicie abstrakcyjne. Nie wiem, co musieliby mi dać, żebym to zrobiła. No ale żałuję, że tak późno się spotykamy, bo śmiało mogłaby Pani te skoki komentować. Rzeczywiście, jakbym miała cokolwiek komentować, to najchętniej skoki. Ale jeśli chodzi o komentarz polityczny, no, tego, co się dzieje chociażby, rozumiem, że jest ta polityka wielka, taka i polityka nieco mniejsza, ale ważna jest dla Pani dla Nowoczesnej, chociażby deklaracja prezydenta Adamowicza, prezydenta Gdańska. Już? No. Jest rozpatrywany od 5 godzin. Grzegorz, sprawę, że dla nas kandydatura pana prezydenta Adamowicza nie jest do zaakceptowania. Uważam, że to jest jednak polityk, który się skompromitował się tymi błędami w swoich oświadczeniach majątkowych. Nie podobało nam się też pewien jego udział w kwestii związanej z promocją Alix, czy kwestii Amber Gold. Nawet nie popadła w związku z tym
tutaj chyba nie ma żadnych niejasności. Ja nie wiem, czy wobec tej sytuacji, czyli wobec takiej trochę samowolki, czyli tego, że bez poparcia swojej partii politycznej pan prezydent Adamowicz zdecydował się na start, czy nie warto postawić w Gdańsku na kandydatkę Nowoczesnej. My tam chcemy wystawić Ewę Lider, naszą posłankę. Ona już startowała w wyborach na prezydenta miasta, miała wtedy trzeci wynik w mieście. Była wtedy mało znaną osobą, ponieważ startowała w ramach ruchu ruchów miejskich. Natomiast teraz jest dużo bardziej rozpoznawalna. Jest od myślę, że ich szanse byłyby zdecydowanie większe. Natomiast... Paweł Adamowicz nie negocjuje. Mówi wprost, że albo dostanie poparcie Platformy Obywatelskiej, albo je nie dostanie. No to tak czy owak startuje najwyżej jak niezależny. Nie pierwszy raz chyba dyktat w wykonaniu pana posła, przepraszam, pana prezydenta. Myślę, że w tej chwili okoliczności są szczególne, dlatego że rzeczywiście powinniśmy walczyć. To też będzie... kwestia tego, żeby walczyć we wszystkich miastach, w których to jest możliwe, o to, żeby kandydowali politycy po pierwsze nieskompromitowani, po drugie, że politycy, którzy są w stanie często dać się jakiś nowy pomysł na miasto. Są tacy politycy, którzy rządzą od wielu, wielu lat, ale w dalszym ciągu można powiedzieć, że mają mieszkańcy do nich zaufanie i rzeczywiście ja ostatnio byłam w Rzeszowie, byłam w Przemyślu i w Rzeszowie. Nie, no prezydent Ferenc jest nie do powiedzenia. No właśnie, więc jak obserwowałam różnicę między Przemyślem i Rzeszowem, no to widziałam, ile zrobił dla swojego miasta prezydent Ferenc. Zadbane ulice, kwestie nowe osiedla, gdzie ponieważ przybywa mieszkańców, w związku z tym mieszkania sprzedawane są na pniu, piękna szkoła. Trudno przejdzie mi to przez usta. Antagonizmy przemysko-rzeszowskie są znane od lat, ale mówię to z życzliwością. Rzeszów jest metropolium. Tak. Jeszcze w dodatku taką przyjazną mieszkańcom, gdzie na przykład są miejsca w żłobkach, gdzie jest piękne przedszkole, żłobek oglądałam razem z panem prezydentem Ferencem, specjalnie mnie zabrał. Prezydent Ferenc wsiada w samochód już po godzinach pracy i jeździ po ulicach, widzi dziurę i ściąga od razu ekipę. Tak to się odbywa w Rzeszowie. Tak, między innymi, ponieważ zabrał mnie, że musimy obejrzeć szkołę, ale w drodze powrotnej okazało się, że musi na chwilę wpaść dosłownie do MPK, żeby zwrócić, jak powiem to delikatnie, zwrócić uwagę kierowcom, żeby wszystko działało. Rzeczywiście imponujące. Mogę pani zagwarantować, że nie była to pokazówka. Taki Ferenc jest. Tak, tak. On nawet nie, powiedziałem wręcz, że to była nie pokazówka, bo nie pozwolił mi uczestniczyć w tym, tylko zaprosił mnie w tym czasie, żebym oglądała nowoczesne, interaktywne tablice, które pozwalają na śledzenie, gdzie jeżdżą wszystkie autobusy, czy nie mają minuty, czy dwóch minut spóźnienia, albo czy nie jadą gdzieś za szybko. Jeżeli miał jeden autobus, tam się zrobiło ponad 10 minut spóźnienia, to natychmiast dzwonią do niego, co się stało, czy to jakaś awaria, czy wypadek, czy coś się dzieje. Więc rzeczywiście MPK też imponuje, już nie mówię o właśnie pięknej szkole, która no rzeczywiście daje niesamowite warunki dzieciom. Tylko tyle, że prezydent Ferenc utożsamiany jest zwykłyście z lewicą. Teraz będzie kandydatem czyim? Prezydent Ferenc podejrzewam, że będzie miał bardzo szerokie poparcie. My już dawno deklarowaliśmy, że jeżeli się zdecyduje na kandydowanie, to będzie miał poparcie Nowoczesne. Z tego, co wiem, ma również. On jest w tej chwili już niezależny, ma swoje środowisko samorządowe. Będzie prawdopodobnie popierany również przez Platformę. Ma tam duże poparcie u siebie w mieście i można zrozumieć, dlaczego, jak się patrzy, jak się rozwija Rzeszów. Ale to jest takie podpinanie się pod kogoś, a właściwie pod czyjś sukces. Od dawna już współpracujemy z panem prezydentem Ferencem. Tam między innymi nasza przedstawicielka przewodnicząca regionu, Ania Skiba, założyła Radę Kobiet przy prezydencie Ferencu i tutaj ta współpraca układa się od dawna, więc nie mam takiego poczucia, no raczej byłoby zaskakujące, gdybyśmy w tym momencie nie poparli jego kandydatury. Dla mnie to jest zrozumiałe, wy jako Nowoczesna, natomiast co ma do tego Platforma Obywatelska? No trudno mi powiedzieć, mam poczucie jedno, że w tej chwili jest taki moment, w którym powinniśmy w wyborach samorządowych zawalczyć o to, żeby takich miast jak na przykład Rzeszów nie przejęło PiS, dlatego że z jednej strony mamy fachowca, który w tej chwili już można powiedzieć, że jest fachowcem, takim niezależnym samorządowcem, a z drugiej strony często mamy kandydatów, którzy nie mają ani jakieś tam doświadczenia, ale nie mają również, nic za nimi nie świadczy poza legitymacją partyjną. Także no, mnie to jeszcze bardzo niepokoi jedna rzecz. Nie wiem, czy pan widział kandydatów do Krajowego Biura Wyborczego, gdzie na komisarzy mają być trzech kandydatów, trzech reprezentujących PiS. No więc nad uczciwością wyborów, nad tym, żeby one były sprawiedliwe dla wszystkich ugrupowań, mają za to odpowiadać ludzie PiS-u. Jak to dziś mówiły ugrupowania opozycyjne podczas konferencji w Sejmie, albo nie są to osoby stricte powiązane z PiS-em,
pośrednio, ale bezpośrednio, także tych... Sekretarz sztabu w jednych z wyborów, no to można uznać, że tak osoba bardzo silnie związana z partią rządzącą. Mam na myśli oczywiście w wyborach jako reprezentujący PiS. Jak to było ładnie, jest takie grafika, gdzie było, bez jego udziału nie byłoby sukcesu PiS. No więc w tym momencie powiem szczerze, że tak jak Krajowa Rada Sądownictwa będzie wypełniona ludźmi pana prokuratora generalnego Ziobry, będziemy mieli po dwóch stronach na sali sejmowej, na sali sądowej, na sali sądowej. Stało jedno niekonstytucyjność tej ustawy o KRS-ie. Przypomnę, że na 10 tysięcy sędziów... z polską konstytucją o konstytucyjności bądź też niekonstytucyjności decyduje Trybunał Konstytucyjny. Który rzeczywiście już wcześniej przejął opis i w tej chwili już wyroki drukuje tam pani Przyłębska, która ostatnio odbierała człowieka wolności w towarzystwie całej śmietanki PiS-u. Jak widać, jakby w takiej roli pojawił się wśród tylu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej w swoim czasie, nie w sprawach urzędowych, pan przewodniczący Rzepliński, to prawdopodobnie PiS cały by krzyczał, że co to ma wspólnego z niezależnością Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko zadawał sobie pytania, co ma niezależność sędziowska, kiedy to wychodzi się z czytelnika, więc miejsce, w którym Platforma Obywatelska ma swoje... A wie pan, dlaczego oni byli wtedy w czytelniku? Czysty przypadek. Przechodzili i weszli na herbatę. Nie wpuścił nikt do Sejmu, ponieważ miało być wysłuchanie publiczne, na które byli zaproszeni na terenie Sejmu i nie zostali wpuszczeni do tego Sejmu. Było negocjowane z panem marszałkiem, że można było spotkanie przed. Nie, to było spotkanie zamiast, ponieważ czekano, żeby móc ich wprowadzić do Sejmu, ponieważ marszałek Kuchciński nie chciał wpuścić sędziów na wysłuchanie publiczne na teren Sejmu. To jest mniej więcej tak jak z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Gersdorf, która mówi o tym, że ona żadnej świeczki nie trzymała, a właściwie akurat to ona tutaj uważam, nie szła. Że te słowa były bardzo niezgrabne. Nie kłamała, bo ona nie natomiast... szła, tylko stała, a świeczki nie trzymała, tylko ją podtrzymywała, bo ktoś ją tę świeczkę dał do podtrzymywania. Mniejsza o to. Ja widzę, jak się zachowuje pani Przyłębska i widzę, że jest człowiekiem PiS-u. W związku z tym rzeczywiście, jeżeli mamy Trybunał Konstytucyjny, który drukuje to, co sobie zażyczył PiS, to zwracanie się do niego o sprawdzenie czegoś konstytucyjności nie ma sensu. A sędziów dzielimy już na sędziów, którzy są sędziami Ziobry i sędziów, którzy nie są sędziami Ziobry. Są sędziowie polityczni, sędziowie niepolityczni. Ja przypomnę, że na... I szkoda tylko, że ci sędziowie, którzy już są sędziami powiedzmy od 5 lat, od 10 lat i wtedy nikomu nie przeszkadzało, że są sędziami. Natomiast... A dziś z tych sędziów robimy nagle ni stąd ni zowąd sędziów politycznych. Natomiast jak szkoda, jeżeli część z nich zdecydowała się albo ich współmałżonkowie, albo oni sami na to, żeby być prezesami lub wiceprezesami zdominowania Zbigniewa Ziobry. A kiedy za Platformę się na to decydowali? No ale wtedy nie była, nie wiem czy pan pamiętał, że mianowanie polegało na tym, że między innymi była opinia Krajowej Rady Sądownictwa, a w tej chwili nie potrzebna jest opinia nikogo. Jest potrzebna tylko decyzja pana Zbigniewa Ziobry, żeby wymieniać sędziów. Panie dokładnie było walnych rozmowa o wymiarze sprawiedliwości, a natomiast... właściwie o meandrach praworządności w Polsce jest naprawdę tak rozległym natomiast tematem. Ja przypomnę jeszcze jedno, że oni chociaż mieli dobrą jakość. Chociaż oni mieli dobrą jakość, a oni większość mają tak, że jak się patrzy, to albo mają dyscyplinarki, albo mają małą ilość wyroków, które jest utrzymywane przez operację. O dobrej jakości między innymi świadczy wypowiedź profesora Rzeplińskiego, którego pani przywołała, bodajże z 2003 roku, kiedy jeszcze był w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i zatytułował artykuł... Boże, czego? To czego? Zaraz to sam ze sobą. Właśnie opisywał polski wymiar sprawiedliwości, a artykuł był zatytułowany, żeby się sędzią chciało chcieć. Polecam, lektura jest naprawdę imponująca. Ale ja też czytałam bardzo ciekawe wywiady pani sędzi Łętowskiej i też bardzo krytykowała środowisko sędziowskie. Ja się zgadzam, że systemowi sądownictwa potrzebna jest reforma, ale reforma nie powinna polegać na tym, żeby go upartyjnić, przejąć przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko powinna polegać na tym, żeby był sprawniejszy, żeby były szybsze procedury, żeby były niższe opłaty sądowe, czyli to, co pomaga mieszkańcom, co pomaga Polakom. Natomiast to, co zrobiono, to po prostu upartyjniono nasze sądownictwo. Dziś porównuje Mateusza Morawieckiego i jego rząd, a właściwie ocenia to z perspektywy Unii Europejskiej, gdzie jest komisarzem, notabene reprezentującym Polskę, bo jest Polką. Jest komisarzem również zadania Polski. I mówi, że polski rząd ma takie mniej więcej notowania jak silnik diesla w całej Unii Europejskiej. Ja wiem jedno, że wiele osób uważa, że prezes Jarosław Kaczyński się zasadniczo nigdy nie myli, że nie popełnia żadnych błędów. Natomiast ja mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki okazał się jego wielką popyłką. Kiedy on zmieniał panią premier Beatę Szydło na Morawieckiego, między innymi jednym z argumentem miała być jego znajomość języka angielskiego. Ja mam teraz wrażenie, że przewagą pani premier Beaty Szydło było brak znajomości języka angielskiego, bo przynajmniej korzystając z tłumacza mogła użyć słów, które na pewno miała na myśli, a nie te, które jej się wydawało, tak jak ostatnio pan Mateusz Morawiecki, który... A według pani Mateusz Morawiecki, premier rządu RP, przesadził? Według mnie przesadził, zdecydowanie. Pani po pierwsze, trudna sytuacja. Pani doskonale zna historię.
No, Łodzi, zdecydowanie, getta łódzkiego i również... Kto zakładał wszystkie... getto łódzkie? Polacy? Pamiętajmy o jednym. Nie można uznać za sprawców, a on użył słowa sprawcę, nikogo, ani Polaków, ani Żydów, którzy w czasie II wojny światowej byli często zmuszani okolicznościami. A szmalcownicy? Szmalcownicy też nie można nazwać ich sprawcami Holokaustu. Oni byli sprawcami zagłady istnień ludzkich. Nie, oni można ich uznać za kolaborantów. I rzeczywiście szmalcownicy niewątpliwie byli kolaborantami, którzy współpracowali z władzą, która była winna Holokaustowi, czyli Niemcami. Pani przewodnicząca, byli Natomiast, Żydzi, którzy również współpracowali z Niemcami? W Judenratach były tam, gdzie mieliśmy do czynienia z policją żydowską, to możemy powiedzieć o tym, że byli ludzie, którzy w tym znaczeniu, że pilnując porządku, jednocześnie no, działali nie zawsze na korzyść swojej wspólnoty. A Chaim Mordechaj Rumkowski to postać pozytywna czy negatywna? Nie znam akurat szczegółów tej osoby, ale nie będę komentować. No tak, ale nie znam wszystkich postaci getta ludzkiego. To była najważniejsza postać. Natomiast pamiętam szpary, pamiętam to, co się działo i staram się co roku, jeżeli to jest możliwe, tylko być na rocznicy likwidacji. Ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam powiedzieć jedno. Mamy w tej chwili sytuację, w której te nasze stosunki polsko-izraelskie są bardzo napięte. I każde słowo trzeba mówić bardzo uważnie. Natomiast premier zachował się jak słoń w składzie porcelany. Zachował się jak człowiek, który miał teoretycznie naprawiać, który miał teoretycznie naprawiać nasze stosunki. Ale powiedział prawdę, czy nie powiedział prawdy? Nie, według mnie nie powiedział prawdy. Nie można użyć słowa sprawcy ani o Polakach, ani o Żydach, jeśli chodzi o II wojnę światową. Ale skoro można ktoś używa określenia w tym wypadku, jest takie powiedzenie, wybitny żydowski polityk, który niewykluczony, ale może... zastąpi Benjamina Netanyahu w fotelu premiera Izraela. Mówi o tym, że były polskie obozy zagłady i nic go nie przekona, że jednak było inaczej. To, o czym my mówimy. No to chcemy, wszystko robimy, przynajmniej mieliśmy robić wszystko, żeby takie słowa się nie zdarzały i w stosunku do takiego człowieka ja bym nawet wystąpiła na drogę sądową w pozwie cywilnym ze strony Polski. Natomiast czym innym jest to, a czym innym jest mimo wszystko, po pierwsze posługiwanie się nieprawdą, bo uważam, że to co sformułowanie, które użył pan premier Mateusz Morawiecki jest nieprawdą, a po drugie... Zrobiliśmy wszystko, żeby sobie zaszkodzić wizerunkowo w ogóle w całej tej sprawie związanej z IPN-em. Ten rząd od dawna przedkłada politykę historyczną nad politykę dyplomatyczną i z tym się już pogodziliśmy. Natomiast w tym momencie to mamy masakrę zarówno jeśli chodzi o stronę dyplomatyczną, jak i historyczną. Mamy sytuację, w której to, co chcieliśmy wyciągnąć na światło dzienne, czyli kwestie sprawiedliwości wśród narodu świata i to, co chcieliśmy jakby ukryć przed światem, czyli kwestie, nie wiem, jedwabnego, szmalcowników, wychodzi w tej chwili, praktycznie wszyscy szukają tych informacji. Dlatego, że a informacji jak na złość jest niewiele. A bo w pewnym momencie jakby stanęło pytanie, czy więcej Polaków pomagało Żydom, czy więcej do nich, na nich donosiło i czy dokonywało takich zbrodni jak jedwabne. I to niestety na pewno Polsce nie służy. W związku z tym to, co zrobiła ta ekipa, to jest wizerunkowa masakra. Pani poseł, musimy kończyć. Pani przewodnicząca, ważne pytanie na koniec. Czy obiecuje pani dziś, że utrzyma pani Nowoczesną w ryzach? Oczywiście, nie mam żadnych problemów. W tym tygodniu 10 naszych posłów było w, nie wiem, chyba też 10 miejscowościach na spotkaniach otwartych z wyborcami. To słowo powiedzieć Ryszarda Petru w tak zwanym międzyczasie. Mówi o tym, że w żaden sposób z Platformą do eurowyborów nie idziecie. Koniec, kropka. On swojego słowa dotrzymuje i on uważa, że tak nie będzie. Skąd takie deklaracje? Cieszę się, że Ryszard Petru zgadza się ze mną, tak jak jest pełna jedność, jeśli chodzi o całą partię, dotyczącą tego, że na pewno nie łączymy się z Platformą Obywatelską, jesteśmy odrębnymi bytami z odrębnym programem. Ja też nie planuję w najbliższym czasie startu do eurowyborów razem z Platformą Obywatelską, ani z żadnym innym ugrupowaniem. Uważam, że Nowoczesna ma bardzo wiele, jeśli chodzi o to powiedzenie, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jesteśmy jedyną partią na scenie politycznej, która na przykład jest za przyjęciem euro. Zdecydowanie jesteśmy chyba jedną z najbardziej euroentuzjastycznych. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Dziękuję do usłyszenia. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Są miliony powodów,
żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, jest 16.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Polska potwierdziła sprzeciw wobec powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Mówił o tym w Brukseli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. O możliwości powiązania unijnych funduszy z przestrzeganiem zasad państwa prawa i niezawisłością sądownictwa, mówi Komisja Europejska. Bruksela w tej sprawie jest naciskana przez płatników netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują. Minister Kwieciński uważa, że powiązanie funduszy z praworządnością czy niezawisłością sądownictwa jest niesłuszne i ma wątłe podstawy. To wiązałoby politykę spójności jako politykę inwestycyjną z pewnym bardzo subiektywnym systemem oceny praworządności. A do oceny tej praworządności na razie nie mamy żadnych wskaźników ani